Dlaczego masz być wyłącznie odbiorcą? Na pewno gdzieś w głębi czujesz, że stać cię na więcej, na przykład by zostać właścicielem części medium, które konsumujesz. I spójrz, obrazek klamy. Jest tylko jeden taki: no dwa, trzy. No dobrze, jest ich kilka, bo nie tylko Ciebie próbujemy namówić. Ważne, że ich liczba jest ściśle ograniczona i tylko na Twoim wypiszemy wyjątkowy i niepowtarzalny numer. Może być nawet z Twoim nickiem, jeśli taka forma Cię bardziej przekona. Dzięki temu będziesz wiedział, że jest tylko Twój. Oczywiście nie oznacza to, że będziesz mógł go używać jak tylko chcesz. Nie płacisz przecież za prawa autorskie. Również my zdecydujemy, czy będziesz mógł go jakoś zmieniać. Prawdopodobnie nie, bo to wymagałoby stworzenia kosztownej platformy, a takie inwestycje rozmywają cel całego przedsięwzięcia. Które polega na tym, byś kupił obrazek. I pamiętaj, mimo że jest Twój, to w dalszym ciągu my decydujemy, w jaki sposób będziesz mógł go komuś odsprzedać. Zanim jednak wyśmiejesz tę ofertę, pamiętaj, że tylko kilka osób będzie mogło pochwalić się cyfrowym paragonem zakupu, a im więcej osób zostanie bez możliwości kupna, tym więcej ten obrazek będzie wart. Kto wie, być może właśnie za chwilę zrezygnujesz z szansy posiadania drugiego bitcoina. Fear of Missing Out to strach przed utratą potencjalnej korzyści. Pojawia się za każdym razem, gdy słyszysz, że zostały ostatnie sztuki, promocja będzie trwała przez bardzo krótki czas, albo gdy ktoś próbuje ci wmówić, że tylko w czarny piątek dostaniesz naprawdę okazyjne ceny. FOMO jest, było i będzie elementem marketingu, głównie przez naturę człowieka i rzeczywistość, w jakiej przyszło nam funkcjonować. Z tego samego powodu w zeszłym roku skalperzy byli w stanie sprzedawać konsole z kilkuset procentowym zyskiem, bo doprowadzili do sytuacji, w której urządzenia stały się dobrem jeszcze rzadszym. Przy ograniczonej wiedzy o tym, co może wydarzyć się w przyszłości, bo mało kto posiada w pełni funkcjonującą wróżbiarską kulę, instynkt podpowiada, że lepiej jest zabezpieczyć dobra teraz, niż czekać i ryzykować, że nie zdobędzie się ich wcale. Wbrew pozorom, opanowanie tego uczucia strachu nie jest takie proste, gdyż w przeciwnym razie w mediach nie czytalibyśmy o rekordowych cenach konsol od pośredników, tylko o bankructwach chytrusów liczących na łatwych zarobek, a w sieci też nigdy nie pojawiłyby się ogryski. Mamy tylko jedną, ograniczoną w swoich rozmiarach planetę i wydaje się zupełnie naturalne postrzeganie produktów, przestrzeni, pożywienia czy naturalnych złóż jako dóbr ograniczonych. Jednak, jak przeczytamy na stronie ethereum.org, w czasie gdy wszystko staje się cyfrowe, pojawia się konieczność imitacji dobra ograniczonego, tak jak w realnym świecie, i tutaj na ratunek rusza nam NFT i Ethereum. Jednak prąd nie pojawia się z niczego, magicznie nie pojawia się w kontakcie. Promotorzy NFT chcą sztucznie ograniczać wirtualne dobra, które można bez problemu powielać zużywając te realnie ograniczone. Wydaje się, że jedyne co jest tutaj nieograniczone, to źródło szaleństw i absurdów, które przyjdzie nam zaakceptować. Spotkałem się z zapewnieniami zwolenników NFT, że stworzenie tokena i transakcje zostawiają ślad węglowy porównywalny, czy nawet mniejszy niż ten, który zostawia Bitcoin. Co jest świetną informacją, dlatego proponuję, by każda osoba używająca takiego argumentu wzięła na barana zawodnika sumo, a potem jeszcze udźwignęła człowieka o przeciętnej wadze i powiedziała, czy nie zrobiła się jej od tego faktu lżej. Kwestie środowiskowe, a tym bardziej klimatyczne, wydają się mało istotnym problemem, jednak niespodziewanie wracają w formie kluczowych argumentów stojących za drastycznością, zmianami, na przykład w branży motoryzacyjnej. Doczekamy się kresu silników spalinowych wcześniej niż później, a problemy z technologią i koniecznością dostosowania się do nowych zasad zostają przerzucone na konsumenta, bez względu na to czy stosowanie nowych technologii przyniesie oczekiwany efekt, czy też nie. Można się spodziewać, że jeśli teraz zgodzimy się na śmieciowe wykorzystanie technologii blockchainów, to jeśli w dyskursie pojawi się problem nadmiernego wykorzystania energii, to w pierwszej kolejności nowym rygorystycznym zasadom będą musiały podporządkować się gospodarstwa domowe przecież nikt nie zacznie niszczyć struktur, w które zainwestowano miliony więc nie tylko nie będziesz mieć swojego misia NFT za dwa koła, ale też internetu od poniedziałku do piątku, jeśli nie udało wybić ci się z klasy średniej. Tak, jest to przekoloryzowana wizja dystopijnej przyszłości, jednak w ciemno można strzelać, że niszczenie środowiska będzie kiedyś zarezerwowane wyłącznie dla wąskiej grupy ludzi. Kilka dni temu na Twitterze pojawiła się drama związana z polskimi influencerami. Wiem, że wielu twórców nie lubi tego określenia, więc teraz będzie okazja, by nie lubić go jeszcze bardziej. Szczególnie, że ta pierwsza grupa będzie godzić się na każdą współpracę, reklamując swoim zombiwersom dosłownie wszystko, włączając to również awatary z ohydnymi misiami. Najgorsze jest to, że za takimi akcjami zwykle stoi ktoś odważny i bardzo sprytny w wymyślaniu podobnych przedsięwzięć, lecz jednocześnie, będąc pochwalonym w podstawówce za wykonaną pracę lub rysunek, zatrzymał się w rozwoju, uznając to za szczyt swoich możliwości. I teraz ten minimalistyczny schemat przenosi do swoich biznesów. W końcu jakość tych mintowanych obrazków NFT mówi sama za siebie. Niestety tego samego nie można powiedzieć o influencerach, bo jedno to wymyślić zabawę w wyskakiwanie przez okno, a co innego namawiać do tego innych, szczególnie gdy samemu nie ponosi się żadnego ryzyka. Tutaj jeszcze można zakładać, że część z tych osób sama nie wie co poleca, w co jestem w stanie uwierzyć. Tak samo jak część gamingowych influencerów wierzy, że otrzymując edycje kolekcjonerskie od wydawcy i chwaląc się tym przed kamerą, nie bierze udziału w akcji marketingowej tej firmy, tylko pomaga odbiorcom w dowiedzeniu się o grze. Wracając jeszcze do szkaradnych misiów, idea jest taka, że można wydać 2000 i poczuć się w ściśle ograniczonym klubie 8888 osób, ale też można liczyć na zarobek. Im więcej osób wie o całej akcji, tym lepiej, bo to daje większą szansę na wytworzenie popytu. Jeśli chętnych będzie więcej niż dostępnych obrazków, wtedy można liczyć, że inwestycja się zwróci. Jednak można się spodziewać, że najwyższe ceny będą osiągać awatary promowane przez celebrytów. Lecz pojawia się też ryzyko, że nikt tym nie będzie zainteresowany, bo wartość takich produktów jest umowna. NFT ma wartość wtedy i tylko wtedy, gdy ktoś chce je kupić. Samo posiadanie, a nawet kupno po ustalonej cenie nie ma żadnego znaczenia. To trochę tak jak odsprzedawanie sobie samego paragonu w grupie, bo wszyscy się zgodzili, że ten kto go aktualnie posiada, jest fajny. Jednak jeśli zmieni się trend i pojawi się inna zabawa, ten ostatni będzie mógł co najwyżej poczuć się jak kretyn. Kryptowaluty i NFT oparte są na technologii blockchain. Struktury obsługujące te technologie są zdecentralizowane. Wygląda to tak, że każdy użytkownik posiada swoją kopię rejestru wszystkich transakcji. Gdy pojawia się nowa operacja, dane porównywane są ze wszystkimi połączonymi z siecią kopiami. Następnie, gdy każda potwierdzi zgodność danych, operacja jest finalizowana. Element blockchainowy polega na tym, że rejestr przypomina łańcuch lub listę, w której każda operacja posiada adres tej poprzedniej. Dzięki temu mówi się o wysokim bezpieczeństwie takich rozwiązań. Jednakże wykorzystywanie struktury blockchain i zasobów wymagających do jej utrzymania tylko po to, by zamieszczać badziewne awatary i tworzyć piramidy finansowe, to jak wykorzystywanie odrzutowca do przejażdżki po mieście. Co więcej, mimo że transakcje są bezpieczne, brakuje systemów, które by spinały te struktury i weryfikowały mintowaną zawartość. Aktualnie każdy może wybrać dowolny obrazek i utworzyć z niego NFT. Oczywiście prawdziwy autor może dochodzić swoich praw, ale jak sprawny będzie to proces, zależy od serwisu. Aż dziwię się, że jeszcze nikt nie zaproponował promocji NFT Hawdysowi. Tak czy inaczej, wydaje się, że wykorzystywanie nowych technologii do procesów, z którymi doskonale radzą sobie obecne, to jak przybijanie gwoździ laptopem. I tutaj dochodzimy do najważniejszej części. Jaki to ma związek z grami? Ano taki, że wieloryby będą mogły otrzymać nową pozycję w karcie dań. Istnieje szansa, że dzięki NFT gra będzie mogła lekko przebić kwotę 70, 80 czy nawet 100 dolarów. Wystarczy, że w grze pojawi się przedmiot, który będzie można zdobyć po przegranych 2000 godzin, ale tylko w ilości 10 tysięcy sztuk. Szczęśliwie dla tych z pełnymi portfelami połowa z tych itemów będzie dostępna w specjalnej przedpremierowej edycji NFT. Jaki otrzymujemy efekt? Te pierwsze 5000 preorderowych sztuk kosztuje np. 500 dolarów, a pozostała część świata bierze udział w wyścigu do 2000 godzin, by mieć szansę na zdobycie rzadkiego przedmiotu. Jednak tym, którym się to nie uda, pozostaje odkupienie go od szczęśliwców, którzy go zdobyli, a wydawca pobierze jedynie określony procent od każdej transakcji. Ale jest to zabawa dla określonej grupy ludzi, głównie inwestorów, bo zamiast trzymać włączonego kompa przez 2000 godzin, to już lepiej jest zamienić go w koparkę bitcoinów. A co w tym wszystkim jest dla gracza? Nic. Nie wie tego ani Ubisoft, ani EA, prezydent Square Enix, ani nikt to w tym momencie zapewnia, że potrzebujemy w grach NFT. Gdy zajrzymy na stronę kwarcu Ubisoftu, dostępnej aktualnie tylko przez VPN, to widzimy, że NFT da nam... Wyjątkowość. Kwarc Digits będzie przechowywać imię gracza w bloku potwierdzającym jego posiadanie. Ubisoft... Robisz to źle, jeśli to najmocniejszy punkt, który ma mnie przekonać lub przynajmniej zachęcić do dalszego czytania. Jeśli sprzedałem jakiś item, to jest mi absolutnie wszystko jedno, czy będzie miał historię poprzednich właścicieli. To próba wykreowania poczucia fajności z posiadania rachunku, tak jak w przypadku misiów. Następnie, ekskluzywne doświadczenia, czyli piękne kosmetyksy, które są ograniczone czasowo albo ilościowo i które na zawsze będą przechowywać historię swoich właścicieli. Czyli to dokładnie to samo co punkt pierwszy. Jeśli tylko na tyle było stać osoby, którym normalnie płaci się za wciskanie kitu, wyobraźcie sobie, jak denna musi być to oferta, i to nie tylko dla zwykłego gracza, ale nawet dla potencjalnego nabywcy tego NFT. A co do słów, na zawsze pamiętacie, jak Anthem miało być wspierane przez 10 lat? I na koniec nowe możliwości. Twoje temy już nie będą zalegać w Twoim ekwibunku, możesz je teraz wystawić na bazarze. To mam taką propozycję, by przestać przypisywać itemy do konta i pozwolić na ich swobodną wymianę. Jak to było jakieś 15-20 lat temu w grach multiplayer. Tyle że wtedy sprzęt trafiał na portale akcyjne, z czego wydawca nie dostawał ani grosza. Poza tym swobodne przekazywanie sprzętu ograniczało wydawcy szansę zarobienia na mikrotransakcjach i DLC. Teraz z kolei słyszymy, że dzięki blockchainom będziemy nareszcie mogli sprzedawać sobie przedmioty i nie będą zalegać nam w ekwipunku. Nareszcie to wydawca będzie mógł jeszcze częściej na nas zarabiać, sprzedając nam grę w pełnej cenie, sprzęt w DLC-kach i jeszcze teraz zarabiać na transferach. Poza tym, że NFT w obecnej postaci niesie jakąkolwiek korzyść dla zwykłych graczy, rozpowszechniana jest jeszcze inna bzdura, która głosi, że dzięki NFT będzie można przenosić przedmioty między różnymi grami. NFT wskazuje miejsce przechowywania oryginalnego pliku. Zatem jeśli tym przedmiotem, lub raczej obiektem jest grafika lub dźwięk, to można uznać, żeby było możliwe odtworzenie awatara czy muzyki, o ile obie gry obsługiwałyby tę samą funkcję. Natomiast przykładowo już przeniesienie broni czy jakiegokolwiek in-game'owego przedmiotu z Breakpointa do powiedzmy Avengersów byłoby już niemożliwe. A przynajmniej nie bez ścisłej współpracy Ubisoftu i Square Enix i zatrudnieniu sztabu ludzi, którzy wyłącznie zajmowaliby się tworzeniem i odskryptowaniem wszystkich obiektów z każdej gry, która wykorzystuje NFT. Nie zapominajmy, że wydawcy i niektórzy deweloperzy mają problemy ze spełnieniem obietnic z zapowiedzi lub zwyczajnie dostarczeniem działającej gry w dniu premiery, więc możliwości przenoszenia swoich gratów pomiędzy różnymi tytułami to luksus, którego nigdy się nie doczekamy, i to nawet przy wsparciu sztucznej inteligencji. W przeszłości były już gry MMO, które eksperymentowały z ekonomią opartą na prawdziwych pieniądzach, jednak żadna z nich nie przeszła do mainstreamu. Jeśli w medium, które ma sprawiać przyjemność, pojawi się czynnik zarobkowy, wtedy traci aspekt relaksacyjny i staje się kolejną pracą, co absolutnie nie oznacza, że ludzie przestaną z niego korzystać, jednak szybko się okaże, że zaczną potrzebować innej formy escapizmu. A wracając jeszcze do obietnic, Ubisoft zapewnia, że z NFT dostaniemy pięknie wykonane skiny w grze. Podobne obietnice otrzymywaliśmy, gdy wychodziły DLC i in-game'owe sklepy. Faktycznie musieliśmy walczyć z lootboxami, boosterami do expa, statystyk i sprzętem, gdzie już nikt nie próbował ukrywać, że mamy do czynienia z pay to win. Nie minie dużo czasu, gdy zobaczymy unikalny sprzęt NFT, który będzie miał już istotne dla rozgrywki statystyki. Co prawda, istnieje możliwość, że technologia blockchain przyczyni się do stworzenia nowego gatunku w gamingu, ale nie będzie on miał nic wspólnego z tym, do czego w tym momencie próbują nas przekonać wydawcy. Problem polega na tym, że jeśli firmy zafiksują się na konieczności wprowadzenia NFT, to i tak to zrobią i nic z tym nie zrobimy. Za to możemy głośno protestować, podawać argumenty środowiskowe i etyczne, czyli takie, którymi żywi się mainstream, i liczyć, że szum zrobi się wokół tego na tyle duży, że wystarczy, by wyhamować zapędy wydawców. Ostatecznie każda duża firma panicznie boi się powiązania z działaniami społecznie nieakceptowalnymi. I na koniec mam taką propozycję: jeśli wydawcy tak bardzo chcą wprowadzać NFT, to niech sprzedają nam w tej technologii całe gry, a nie tylko skiny w nich zawarte. Dzięki temu będziemy mogli odsprzedać tytuły, gdy już nam się znudzą. I ode mnie w zasadzie to wszystko. Dzięki za oglądanie, z tej strony mówił Shifter z Ogrysków. YouTube jest przekonany, że nie żyje, więc z góry zachęcam do oceny filmu, komentowania i subskrybowania, bo to jedyny sposób, by go przekonać, że jest inaczej. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy nie pomogą nam go zmieniać. Z tego samego powodu w zeszłym roku. Z z zaperzy. na przykład w branży motoryzacji ...z... Nie jestem w stanie powiedzieć branży motoryzacyjnej. Tak czy inaczej wydaje się, że wykorzystywanie nowych technologii. Technologii? Szczęśliwie dla tych z pełnymi portfelami po was tych itemów będzie dostępna. W... Ciekawka, <ścoughs> jeśli sprzedałem jakiś item, to jest mi absolutnie wszystko. A absolutnie.